Piotrze, czy ty nie żałujesz teraz z perspektywy czasu, że jednak przyjąłeś tą walkę z Natanem? Nie, dlaczego? No bo w jakiś sposób przedłużasz jego miejsce w federacji, że jest o nim ciągle głośno, a wiem, że chociażby Denisowi było bardzo odradzane wzięcie walki. Ty natomiast się zgodziłeś. Słucham? Ale wiesz... Czy to padły psychicznie dwa? Ale wiesz, ja wychodzę z założenia, że skoro federacja da mu szansę, to dlaczego ja mam nie zarobić i nie wyjść do tej walki? Druga sprawa jest taka, że ja lubię robić rzeczy, których nigdy jeszcze nie robił. Więc taka walka właśnie z jedną zawiązaną ręką na pewno to będzie coś niezwykłego, coś, czego jeszcze na świecie nie widzieli, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajna walka, zwłaszcza, że no jak wiemy, Natan trochę odstaje ode mnie umiejętnościami. Czym? Na pewno ta związana ręka... wzrostem, kurwa, nie umiejętnościami. I na pewno ta związana ręka da mu trochę więcej procent na zwycięstwo, choć jak widzimy nawet kliku, no wygląda to tak, jak wygląda. Jestem faworytem i tym faworytem stanę do samego końca. Nie wiedzą jeszcze. Ja myślę, że to właśnie jest kwintesencja Afrika. Natan, powiem ci tak. Czemu w ogóle nie siedzisz obok kolegi? Tylko ale ja muszę w tym gronie siedzieć. Dlaczego ja tam nie siedzę, to mnie zastanawia? Nie mam żadnego pojęcia. Musisz się pytać federacji. To dlaczego nie siedzisz obok kolegi z drużyny? A druga sprawa jest taka... Nie wiem, zapytaj tam ludzi, którzy nas rozsadzali, dlaczego tak jest. Dlaczego ja muszę ale słuchaj, jak ci nie pasuje, możesz sobie usiąść tu, przecież nikt ci nie każe. Mogę gdzie indziej usiąść? Możesz iść usiąść tam, na środku. Na środku, po turecku. Jest zgoda czy nie? Żebym tam nie, tutaj. Nie, niech usiądzie na środku po turecku. Straszna katorga, żeby tu siedzieć, ale dobra. Ale dlaczego? A kto ci przeszkadza? No kurwa, dwie persony obok mnie. A to nie jest tak, że mieszkasz... Dlaczego mi... Poczekaj, Natan, to nie jest tak, że mieszkasz u Boxdela od kilku miesięcy? Że co? Że mieszkasz u Boxdela od kilku miesięcy? Nie mieszkam u Boxdela. Jak to? No, zapytaj. Wyjebał cię? Nie dziwię się w sumie. Oj, chłopie, widziałeś film? Obejrzyjcie film, to wtedy się dowiecie całej prawdy o wszystkim. Ja jestem osobą, która może nie jedyna, ale nieliczna w gronie tych zjebanych kurwa frików nie tylko jest normalna. A pamiętajcie, że normalna osoba wśród wariatów jest wariatem. I tak samo działa. Jesteś jedną z nielicznych osób wśród tych frików, która atakuje czyjąś matkę, ale czyjąś kogo? Dziewczynę, ale i czyjąś narzeczoną i tak dalej. Ale słuchaj, próbujesz kogo? Być wyrocznią wszystkiego, ale tak naprawdę twoje zachowanie jest, chłopie, kurwa, poniżej normy. No, tak, to teraz prawda. Zacznijmy tak. Odpowiedz mi na to pytanie, kogo matkę wyzywałem. Ja nie będę ci odpowiadał na żadne pytanie, no to bo ty nie jesteś moim nauczycielem. Stypiarzu. Słuchaj. A to tylko powiedz na jedno, jak masz, dlaczego ręki mi nie podałeś? No bo ci nie podaje ręki. Dlaczego? Bo szmacie nie podaje ręki. Ale no to podaje przecież kurwa każdemu w Akademii pana Kleksa rękę. No. Ale tobie szmacie nie podam. Szmatę kurwa do podłogi to macie w klubie przecież. Chłopie, jesteś tu przypadkiem. Obok mnie. Jesteś tu przypadkiem i powinieneś nie, to docenić. Nie, przypadkiem jesteś tutaj, ty. Kogo matkę wyzywałem, powiedz? Jedną osobę. Kogo matkę? To je przypomnieć, bo masz słabą pamięć. Kogo matkę? No. Beatrice przecież nie jest mama Adriana Polaka, więc kogo wyzywałem matkę? Jesteś idiotą. No nie, bo ty mnie pomawiasz właśnie. To jest pomówienie, dziękuję. To jest pomówienie, bardzo dziękuję. Pierwsze pomówienie. Na policję, jak to jest pomówienie i koniec tematu, nie? Albo dzwoni jeszcze raz, masz telefon, dzwoń. Brawo! Shelly, opowiedz mi na jedno pytanie. Dlaczego ty się bijesz z jedną ręką? Nie ma problemu. Natan, no debil, Natan, no debil, poczekaj chwilę. Mówiłem Natan. Się debil. Dlaczego debil? Natan, skupmy no się na policję. Teraz. Masz walkę z Shelly. Na żonę jebce, mówiłeś, no, mówiłeś w wywiadach, że chciałeś bić się w MMA. To dlaczego Shelly musi bić się? Z obsraną fają! Ale faję też ma małą, bo wysyłał przecież ziomeczka zawiedzionego do dziewczyn influencerek. Które mają dziewczyny. To jest obsrana faja, tak samo jak jego wielkość penisa, tyle samo jest w głowie. I on się po prostu boi. Ale zobacz, ale jest zobaczymy twoje wielkie jaja w oktagonie. Jest obsraną fają, no, ale bije się z jedną ręką, nie? Zobaczymy. Jest obsraną fają, wiesz ale bije się z jedną ręką. Wiesz dlaczego? Powiem ci, to jest gra psychologiczna. Piotr Szeliga wie, że jestem zawodowcem, tylko ukrywałem swoje umiejętności i ja jestem w stanie go zdeklasować w MMA w klatce rzymskiej. To była moja propozycja i każdy potwierdzi, kto to słyszał. Ja ale patrzcie, ja walczę ze związaną ręką i jest złoty kurwa 40 na mnie i 2,6 na ciebie. No to oddasz kasę ludziom, jak przepierdolisz? Ale ja nie przepierdolę tego. Ej, zapomniałem, że Liga nie ma kasy. Ale ja nie przepierdolę tego. Sam je zaproponował? Sam je zaproponował, no to dlaczego miałem się na nie zgodzić, kurwa? No to czemu teraz mówisz, że się boję? No bo się boisz, kurwa, bo inaczej do tej walki by nie doszło. Ale ja powiedziałam, że chcę full MMA się bić w klatce rzymskiej. I ty ale, wiesz, to ale to jest pierdolenie. Ale ty wiesz, ale to jest pierdolenie pod publikę, kurwa. Pokazujesz, hopie, że jesteś jakimś, kurwa, MMA fighterem, chuj wie czym, a tak naprawdę jesteś jebanym gównem, które jest nie, w miarę nie. inteligentne i potrafi sobie, kurwa, z jakimiś neandertyczkami poradzić, kurwa. Kim? Ale... Neandertalczykami. A ty nie jesteś neandertalczykiem? Ja? No skąd? Ty jesteś troglodytą, masz rację. No mogę być troglodytą. Ale dobra, jaskiniowcu jebany, słuchaj teraz. Nie ma problemu. No. Jaskiniowcu, ja ci w klatce... tak oni się wszystko, kurwa, zweryfikuje. No co wiem, to nie masz swoich dzieci, tylko swojego trenera, więc w klatce zrobić twoje dzieci, jak chcesz. Masz nie ochotę? Ma, nie ma problemu, nie ma problemu. Możesz super, spróbować. Super, a potem ja. Ja wolę kobiety, ja wolę kobiety. A potem ja, jako rycerz, zabiorę Anię z Zielonego Wzgórza i uratuję przed takim zwykłym. Dobra, dobra, nie ma problemu, ale dołóż do tego swoją matkę. Dobra. Dobra. Nie ma problemu. Tak? O kobiety. Będę miał zajebistą sprzątaczkę. Spoko. Zajebiście. Dlaczego sprzątaczkę? No bo będzie mi sprzątać, kurwa. Ona ci będzie gotować nawet. Ha, hopie. Bałbym się cokolwiek zjeść, kurwa. Bo tu jest zajebisty obiad. Tylko wiesz, co też to bałbym się cokolwiek zjeść, bo by mnie, kurwa, otruła. Dobrze, chłopaki. Pierwszą lepszą dupą. To jest moja mamusia, a twoja żona nie jest twoja. Ale kurwa śmieszne, nie? Kurwa dziwne. Zróbmy ponownie wam face to face. Chodźcie na środek. Proszę o groźną muzykę. Chodźcie na środek, panowie, na środek, dobra? Chodźcie na środek. Chodźcie trochę do mnie.
Shelly, Shelly, chodźcie do mnie. Nathan, chodźcie, zróbmy face to face. Rękę. 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 Ale obstrajtuj, ale obstrajtuj. Panowie, chodźcie bliżej, zróbmy wam face to face. Macie drabinę dla Piotrka Szeligi, żeby mi w oczy patrzył? Panowie, pamiętajcie, za 5 dni macie bardzo ważny pojedynek, także skupmy się na tym. Widzisz? Tu się bronię. I spróbuj tą prawą coś zrobić. Prawą rękę spróbuj. Sprawdzałem się. Zasięg twój. Nie chciałem cię uderzyć, nie chciałem cię uderzyć. Tak, chodź, chodź, chodź. Chodź. Panowie, podejdźcie blisko, ręce przy sobie. Ja bym mu krzywdy nie zrobił, ja go lubię nawet trochę. Ja bym mu krzywdy nie zrobił. Mówię, nie chciałem tu uderzyć.